Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tadeusz Morzyk, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego EKG. W naszym studio Sergiusz Najar, były wiceminister infrastruktury, wiceminister spraw zagranicznych, obecnie członek Rady Nadzorczej Santander. To bank jest taki. Tak jest. Consumer. Właśnie. I przewodniczący Rady Sener, Rady tak Nadzorczej jest. Sener. Sebastian Mikosz, były wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, były prezes PLL LOT, obecnie starszy doradca ale młody. I pisarz. Proszę pisze bardzo. Artykuły. Nie artykuły, no pisze książkę. Wiedziałem. Pisze książkę na temat lotnictwa. Dzień dobry. Pasażerskiego. Z byłymi prezesami lotu też, tak? Tam było z 15 chyba w ciągu 10 lat. Ile tak, wszyscy zrobiliśmy było? Klub. Ile było prezesów? Chyba z 10 albo 11. Postanowiliśmy też obsadzić osoby. Trochę mniej niż pasażerów. Adam Ruciński, wciąż prezes BTFG. Tak jest, dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, cóż tam na rynkach papierów wartościowych wczoraj wzrostowo było? Nawet we Frankfurcie powyżej 1%. Natomiast na rynkach innych ważnych, zachodnioeuropejskich, poniżej 1% nieco, ale na plusie w Warszawie z kolei 1,14%. Indeks WIG20 zyskał w Stanach Zjednoczonych bardzo minimalny wzrost, 0,06%. Dzisiaj Nikkei w Tokio 0,13% na plusie, a Hang Seng w Hongkongu spadło 0,4%. W tej chwili WIG20 traci 0,46%. Jak widać, huśtawka taka nastrojów. W Paryżu spadek o 0,67%. Waluty tanieją. Frank szwajcarski o 30 kosztuje 3,05 zł, euro o 0,35% kosztuje 3,95, dolar amerykański 0,7 na minusie 2,72 i funt brytyjski na minusie 0,17 kosztuje 4,45 zł. EKG. Proszę Państwa, no inflacja, no jest źle. Żywność i paliwa napędzają inflację, czekają nas kolejne podwyżki stóp procentowych i wyższe raty kredytów, tak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna, to było na pierwszej stronie. Dziennik Gazeta Prawna też na pierwszej stronie. Polską gospodarkę atakuje wzrost cen z zagranicy. Aż 4,3% wyniosła inflacja w marcu. Jej zbicie będzie dla RPP najtrudniejszym zadaniem od lat. No i co zdrożało? Ile? Paliwa 13,9%, żywność 7,3%, energia 6,8%, mieszkania o 4,8%. I Gazeta Wyborcza sygnalizuje na pierwszej stronie, nie wybija tego tematu, ale sygnalizuje szybki wzrost cen, już 4,3%, tyle wyniosła marcowa inflacja, to najwięcej od 2,5 roku. Inflacja w całym roku będzie wysoka. Rada Polityki Pieniężnej nie powinna czekać z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych, radzą analitycy. I w środku, strona 24, ceny rosną jak na cukrze. W marcu inflacja 4,3, to najwyższy wynik pół roku. Najszybciej drożeje żywność, opłaty mieszkaniowe, tankowanie, przestaje się opłacać oszczędzać. Co to będzie? Stopy wzrosną. Co to będzie? Znaczy, tytuł jest moim zdaniem nieuprawniony, mianowicie to nie jest tak, że gospodarka jest atakowana przez inflację. Gospodarka generuje inflację. Po pierwsze. Po drugie, to nie jest tak, że to wszystko jest spowodowane za granicą, bo generujemy tę inflację my. Czy mógłby konsumenci. Pan nie używać słów powszechnie uważanych za wulgarne, panie ministrze? Wulgarnym jest słowo inflacja, to na pewno nieprzyjemne słowo, nie. Ale jednak jeszcze nie wulgarne. Chodzi o tę generację aprecjacji, dobrze. Deprecjacji, dywersyfikacji. Rozumiem, że nie powoduje inflację nikt nie wywołuje. Tylko konsument, tylko sprzedający, tylko inwestor. Natomiast sprowadzenie tego wszystkiego do Rady Polityki Pieniężnej i powiedzenie, że to wy tylko ustawiając stopy rozwiążecie albo nie rozwiążecie problemu, to jest też za duże uproszczenie. Moim zdaniem podchodzimy do tego z pewną propagandową naiwnością. Inflacja jest groźnym zjawiskiem. Zjawiskiem, które długoterminowo jest o tyle niebezpieczne, że zakłada pewną tendencję i przyzwyczaja do faktu, iż złotówka będzie traciła na wartości w rozumieniu zarówno posiadaczy małych czy większych pieniędzy, będzie wzbudzało brak zaufania i będziemy przechodzili na magiczne dolary, czy na generalnie inne formy odkładania naszych możliwości oszczędnościowych czy inwestycji. Tak więc bez rządu, bez organizacji pracodawców, bez organizacji gospodarczych, bez organizacji konsumenckich i związków zawodowych, bez oczywiście NBP i Rady Polityki Pieniężnej, i wspólnego wysiłku
w tym roku pewnie to jest najgorszy czas, bo to jest rok wyborczy, rok różnienia się, rok wspierania się. Proszę powiedzieć, co pracodawcy mieliby zrobić w tej sprawie? Co związki zawodowe miałyby w tej sprawie zrobić? Panie redaktorze, no mamy na całym świecie parę ciekawych doświadczeń, kiedy w warunkach zagrożenia ekonomicznego są zawierane pewne pakty, pewne porozumienia, pewne publicznie wydyskutowane układy, w którym problemy płacowe, problemy cenowe, problemy interwencji państwa są przedmiotem uzgodnień. Polska tradycja Komisji Trójstronnej jest słaba. Polska nie wydyskutowała przez 20 lat żadnego poważnego paktu pomiędzy gospodarką, światem pracy, a państwem, rządem, instytucjami publicznymi. I to jest właśnie to, co my powinniśmy teraz zrobić. Bo świat pracy nie jest zainteresowany może tym właśnie, żeby jest zainteresowany, bo każdy jest zainteresowany tym, żeby jego złotówka, jego pensja, jego wynagrodzenie zachowało wartość, a nie traciło w każdym miesiącu. No nie do końca tak jest, widzi pan. No nie do końca tak jest, jak jeśli spojrzymy na przykład na górników, na Jastrzębską Spółkę Węglową. Każdy chce zarabiać więcej. Ale przede wszystkim nie chce tracić. Zanim ja wydyskutuję podwyżkę o 10%, to ja bym nie chciał, żeby moje 100% straciło w ciągu roku. No więc właśnie, widzi pan, że bardziej się tutaj ludzie są świadomi bardziej nominału, prawda, niż tego, że ten nominał tak naprawdę jest wart. No i to jest problem. Znaczy ja jestem przede wszystkim bardzo zbudowany tymi informacjami. Właśnie na pierwszych stronach te tytuły, które uderzają po oczach. Przede wszystkim dlatego, iż odrywamy się od innych problemów, które ostatnio były przekazywane społeczeństwu. I to jest bardzo takie fajne wskazanie na elementy gospodarcze. Daleki jestem od tego, aby faktycznie na przykład powiedzieć, że przed nami klęska, albo że ten wzrost inflacji powoduje olbrzymie kłopoty w polskiej gospodarce, ale niewątpliwie jest to żółte światło dla gospodarki, dla ekonomistów i należy na to zwrócić uwagę. Jeżeli społeczeństwo się teraz dowie właśnie o takich początkowej fazie niebezpiecznego zjawiska, jakim jest inflacja, i będziemy dyskutować o tym, jak na to reagować, to poprawia się edukacja całego społeczeństwa i świadomość. Także najważniejsze jest to, nie ma wielkiego zagrożenia, niewątpliwie przed nami podwyżka stóp procentowych. Ja uważam, że pół punktu procentowego jest konieczne i musi nastąpić. To spowoduje oczywiście, że będziemy płacić wyższe odsetki od kredytów w złotym. Może lepsze odsetki, niższe odsetki od walutowych, ponieważ wtedy umocni się złotówka, to co zaczniemy, właśnie już obserwujemy, złotówka będzie się umacniała. Faktycznie niektórym się poprawi, niektórym pogorszy, ale najważniejsze dla mnie jest właśnie ta dyskusja i to dyskusja na wczesnym etapie, bo tak naprawdę ta inflacja nie jest jeszcze na jakimś kosmicznym, niebezpiecznym poziomie, ale niewątpliwie powinna przykuwać uwagę. I dla mnie to jest najważniejsze, jestem bardzo tym zbudowany i postawą dziennikarzy. Całkowicie się zgadzam i nie zgadzam się tym razem z panem redaktorem. Otóż Sebastian Mikosz, ale ja nie wypowiedziałem żadnej tezy. Nie, jeszcze. Pan redaktor wypowiedział tezę domniemaną, że społeczeństwo nie rozumie inflacji, liczy się nominał. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że ja uważam... Ja nie powiedziałem, że społeczeństwo. Znaczy, pana, podałem konkretny przykład związku zawodowego, który przyszedł na wzrost płac. Jedną grupę zawodową. Ale wzrost płac prą po prostu. Ale to jest normalne, że wszyscy prą na wzrost płac, tylko prą na wzrost siły zakupu, czyli chcą za te pieniądze móc więcej kupić. I myślę, że rozumienie i pamięć zbiorowa jest bardzo aktualna w naszym społeczeństwie. My nie tak dawno mieliśmy hiperinflację, to było nie dalej jak 20 lat temu, po której były bardzo ostre reformy. Wszyscy wiedzą, a przynajmniej myślę, miażdżąca część społeczeństwa pamięta popiwek i doskonale rozumieją mechanizm inflacji, czyli to, że w sposób taki trochę niezauważalny nagle pieniądz staje się nic nie wart. Wystarczy podjechać na stację benzynową i zobaczyć, ile za kolejne wypłaty można kupić. W związku z tym ja zgadzam się tutaj absolutnie, że należy włączyć czerwone światło, może nie czerwone, rzeczywiście tam to pomarańczowe, bo jest jedna rzecz, która zaskakuje i to przyznam, że dzisiaj rano otwierając tytuły, to było zaskakujące. Ta inflacja wyszła daleko poza to, co wszyscy byłby poza konsensus tak zwany, tak? I to właśnie jest niepokojące, dlatego że sygnały o tym, że inflacja się zbliża w różnych elementach, ceny paliw nie wzrosły w tym miesiącu, one wzrastają od wielu miesięcy.
tak systemowo. Ceny żywności, ta magiczna cena cukru i tak dalej. Więc po pierwsze, no, nie do końca zdał egzamin eksperci i instytucje gospodarcze, po pierwsze. Po drugie, wygląda na to, że politycy zajęci młóceniem się po Sergiusz głowach Najer. Nie mieli zdolności do rozpoczęcia tłumaczenia, jakie to ma znaczenie, bowiem państwo ma coraz mniej instrumentów oddziaływania na takie procesy, a zarazem one są coraz bardziej skomplikowane i wymagające społecznej, obywatelskiej i podkreślam też demokratycznej akceptacji. Stąd też, jeżeli to nie staje się przedmiotem debaty w spokojnych latach, a rok wyborczy zawsze niespokojny, to obawiam się, że inflacja będzie brzydkim słowem kampanii wyborczej przeciwko rządowi, przeciwko partiom, powiedzmy, establishmentu, będzie polem popisu różnego rodzaju czy czarowników i demagogów, bowiem będzie próba udowadniania, że zamykanie się, odizolowanie się, wyłączanie się, gra na własne źródło energii, naprawdę, na jakąś subsydiowaną żywność, na jakąś pomoc, to jest rozwiązanie dla inflacji. A wiemy doskonale, że to jest bez sensu i nie da się w ten sposób rozwiązywać problemów gospodarczych. Proszę Państwa, Witold Gadomski, spokojnie, to tylko inflacja, komentarz na drugiej stronie Gazety Wyborczej. Co rząd może w takiej sytuacji zrobić? Przede wszystkim nie wpadać w panikę i unikać populistycznych wypowiedzi, na przykład takich. Będziemy szukali wszystkich dostępnych metod, aby tam, gdzie to możliwe, ceny nie były efektem tak wulgarnej, bezczelnej spekulacji. To cytat z premiera Tuska, któremu niekiedy puszczają nerwy, pisze Witold Gadomski. Nieskuteczne i groteskowe są metody gonienia spekulantów. Fałszywe jest oskarżanie pośredników, że ich chciwość jest przyczyną wzrostu cen. Na szczęście znane są skuteczne metody walki z inflacją. Odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na NBP i Radzie Polityki Pieniężnej, która od kilku miesięcy stopniowo podnosi stopy procentowe wcześniej czy później doprowadzi do ustabilizowania inflacji na planowanym przez RPP poziomie. Rząd może wspierać, zaraz, chwileczkę, bo ja wiem, że pan będzie protestował, że to nie tylko RPP i NBP. Rząd może wspierać te działania, prowadząc rozważną politykę budżetową. Dziura w finansach publicznych jest przecież jednym z powodów inflacji. Rząd może też pobudzać wzrost gospodarczy, czy szybciej usuwając ograniczenia, które utrudniają życie przedsiębiorcom. Może hamować zapędy żądających podwyżek płac liderów związkowych w państwowych lub półpaństwowych firmach, w energetyce, górnictwie, przemyśle miedziowym. Automatyczna indeksacja zarobków tylko rozkręciłaby spiralę inflacyjną, utrudniając zadanie, które stoi przed RPP. Znaczy, i tutaj są święte słowa. Tylko zwróćmy uwagę, na razie tak mówimy o jednym czynniku, inflacji zewnętrznej, mniej wewnętrznej.